Zobaczmy, jak wyglądały rządy kolejnego piasta. Po rządach burzliwych Bolesława Śmiałego, który utracił tytuł królewski, podnosząc rękę na biskupa Stanisława ze Szczepanowa, i po tym, jak musiał uciekać na Węgry, gdzie został i tak zgładzony po pewnym czasie, władzę w Polsce objął jego brat. Już jako książę, bo w atmosferze skandalu Polska utraciła tytuł królewski, właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą powiedziałem. Władysław Herman, brat Bolesława Śmiałego, rezydował bardzo często w Płocku, więc można nawet zaryzykować stwierdzenie, że Płock podczas jego rządu w pewnym momencie stał się miastem stołecznym, czyli czymś w rodzaju stolicy Polski. Z rządami Hermana musimy zapamiętać, powiązać z jego rządami postać Sieciecha. Sieciech to był palatyn, czyli odpowiednik wojewody, zarządca regionalny, który był na tyle utalentowany i politycznie i na tyle sprytny, że tak naprawdę to on manipulował Władysławem Hermanem i to jego rządy tak naprawdę istniały w czasie panowania Hermana. Można powiedzieć, że oplótł sobie wokół palców księcia, czyli Hermana, i Herman robił to, co Sieciech wymyślił. To się nie podobało synom Władysława Hermana i przez dużą część swojego życia walczyli oni właśnie z Sieciechem, ale ta walka była bardzo trudna do wygrania przez synów naszego księcia. Więc Sieciech przez długi czas tak naprawdę był tutaj bardzo ważną postacią numer jeden w naszym kraju, albo numer dwa. W czasie panowania Hermana Polska utraciła Grody Czerwieńskie, czyli te ziemie, które wcześniej zdobył Bolesław Śmiały, przynajmniej ostatni raz, bo jak pamiętasz, te Grody Czerwieńskie wcześniej już też były w naszych rękach i w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego, ale ciągle je traciliśmy z powrotem na rzecz Rusi. W 1097 roku doszło do podziału naszego kraju, to znaczy takiego politycznego tylko, bo Polska ciągle była jednym krajem, natomiast została podzielona politycznie na trzy części. Główną część środkową zatrzymał dla siebie, środkową, czyli Mazowsze, zatrzymał dla siebie właśnie Władysław Herman, natomiast część, powiedzmy, że północną, czyli Wielkopolskę i Kujawy, miał objąć we władanie najstarszy syn Władysława Hermana, Zbigniew. Młodszy syn, Bolesław, miał przejąć panowanie nad południową częścią Polski, czyli Małopolską i Śląskiem. Herman zachował władzę zwierzchnią nad całością, nad swoimi synami. Po co taka decyzja? Piastowie, jak pamiętasz, mieli taką przypadłość, że bardzo często po śmierci seniora, tego suzerena, tego najważniejszego władcy, po śmierci jego dochodziło do walki pomiędzy braćmi o władzę. Herman chciał tego uniknąć po swojej śmierci i w związku z tym pomyślał, że jeżeli przydzieli fragmenty Polski, dzielnice Polski poszczególnym synom, to oni po pierwsze nabędą doświadczenia w rządach tymi ziemiami, po drugie jakoś dojdą do ładu później po jego śmierci, pogodzą się, zaspokoją swoje ambicje polityczne, bo każdy z nich będzie rządził w jakiejś ziemi. Jeszcze warto zajrzeć do arkusza maturalnego. Tutaj mamy takie zadanie właśnie stamtąd, które dotyczy postaci Sieciecha właśnie. Zobaczmy, mamy najpierw źródło pierwsze, gdzie mamy opisane regalia. Regalia, czyli taki zestaw uprawnień, które są zarezerwowane wyłącznie dla panującego, czyli dla tego, który rządzi w jakimś kraju. No i tutaj mamy wymienione w tekście, że wśród regaliów między innymi jest wyłączne prawo bicia monety, a więc produkcji pieniądza legalnego w jakimś kraju. W źródle drugim mamy pokazany srebrny denar z kolei, a w zasadzie jego przerysowanie, i widzimy na denarze napis, który się układa w słowo, litery, które się układają w słowo zetech, czyli sieciech. No i tutaj mamy rozstrzygnąć, czy wybijanie monety przeświadczyło o osłabieniu pozycji monarchy w Polsce. Mam nadzieję, że znasz odpowiedź już. A jeżeli potrzebujesz chwilkę, to do namysłu to wciśnij pauzę. Jeżeli już wiesz, to możemy sprawdzić naszą wiedzę. No właśnie, skoro na monecie jest napisane Sieciech, to znaczy, że Sieciech wybijał monetę.
a bicie monety to wyłączne przywilej monarchy, władcy. A więc jak widzimy, no, tutaj musielibyśmy rozstrzygnąć, że świadczy takie bicie monety przez Sieciecha, świadczy o osłabieniu pozycji monarchy w Polsce, no bo to znaczy, że Herman już nie miał tak silnej władzy, jaką powinien mieć, skoro jego palatyn, czyli Sieciech, też przyznawał sobie prawa takie same, jakie miał mieć tylko rządzący w kraju. Więc taka powinna być tutaj odpowiedź i uzasadnienie. Tak wyglądała Polska w czasach rządów Hermana. Tutaj strzałki pokazują nam, że Herman nie zapomniał o tych ziemiach, które dawniej do Polski należały, ale utraciliśmy je, czyli podejmował wyprawy wojenne na Pomorze w celu odzyskania tychże ziem. Tutaj widzimy Mazowsze z Płockiem właśnie, czyli to jest to miejsce, gdzie rezydował sobie właśnie Herman. Kujawy, Wielkopolska to są te ziemie, które otrzymał Zbigniew. Śląsk i Małopolska to te ziemie, które pod koniec wieku XI miał dostać, pod koniec wieku XI miał dostać młodszy syn, czyli Bolesław. No właśnie, Herman zmarł. Aha, jeszcze nie, momencik. Jeszcze mamy rok 1099. Jeszcze widzimy kolejną próbę obalenia Sieciecha, zmniejszenia jego roli, jego pozycji w 1099 roku, czyli końcóweczka XI wieku. Ostatecznie na początku XII wieku, czyli w roku 1101, udało się doprowadzić do wypędzenia Sieciecha, ale to było tuż przed śmiercią właśnie Hermana, czyli tak naprawdę przez większą część rządów Hermana to tak naprawdę Sieciech był postacią dominującą w naszej polityce państwowej. W 1102 roku Władysław Herman zmarł i niestety spełnił się jego czarny scenariusz, który on przewidywał, czyli nastąpiła walka jego synów o władzę w naszym kraju, czyli bracia Zbigniew i Bolesław walczyli, kto ma być tym jedynym dominatorem, jedynym rządzącym w Polsce. Ostatecznie zwyciężył młodszy z braci w roku 1106, Bolesław, który do historii przeszedł jako Bolesław III, Krzywousty. I tu widzimy jego portret, rude włosy, charakterystyczny hełm. I pamiętajmy, że Krzywousty, podobnie jak Herman, nie był królem. Był tylko księciem, bo tytułu królewskiego Polska ciągle nie miała i przez jeszcze wiele lat nie będzie posiadać tego tytułu. Czyli mamy tak naprawdę historię, która u Piastów jest bardzo powtarzalna. Po śmierci rządzącego to młodszy syn wygrywa walkę o tron. Starszy syn jest niepocieszony i idzie po pomoc. I tutaj też do jakiegoś innego kraju. I tutaj mamy ten sam schemat. Zbigniew, który utracił szansę na rządzenie Polską, idzie po pomoc, udaje się na zachód, czyli do Niemiec i tam uzyskuje pomoc cesarza Henryka V. Henryk V najeżdża na Polskę w roku 1109. I mamy tutaj obronę Głogowa, która jest pokazana na tej ilustracji. W czasach PRL-u bardzo mocno eksponowana historia, bo według niektórych przekazów Niemcy mieli zmusić obrońców Głogowa do poddania się w ten sposób, że do machin oblężniczych, które tutaj widzimy, mieli być przywiązani synowie, dzieci właśnie polskie, dzieci tych obrońców, i posłużyć jako żywe tarcze, czyli uniemożliwić strzelanie właśnie Polakom w stronę Niemców kryjących się w tych machinach oblężniczych. Według tego, co wiemy, obrońcy Głogowa mieli jednak i tak strzelać, narażając życie swoich najmłodszych rodaków, i to miał być taki przykład niezłomności polskiej armii wobec zagrożenia niemieckiego. Tak w PRL to nagłaśniano. Dzisiaj ta bitwa już troszeczkę zapomniana. Przynajmniej już się tak nie akcentuje mocno tego właśnie zachowania Niemców. My musimy zapamiętać, że był najazd w roku 1109 na Polskę. Była oprócz bitwy o Głogów, była też bitwa na Psim Polu pod Wrocławiem. Jest dzielnica Psie Pole, stacja PKP o takiej nazwie, więc łatwo będzie nam zapamiętać, jeżeli tylko do Wrocławia kilka razy się przejedziemy w tamte rejony. Psie pole, według jednej z teorii, miało to być określenie na takie po prostu pole właśnie, no, słabej jakości, takie, że tylko psy tam się zapuszczały. Inna teoria głosi, że psy roznosiły ciała
po bitwie, więc tutaj różna etymologia, ale wystarczy, że zapamiętamy, że taka bitwa po prostu wtedy się wydarzyła pod Wrocławiem na Psim Polu. Polacy prowadzili walkę podjazdową, wojnę podjazdową, czyli raczej unikali wielkich starć, wielkich bitew, dlatego że nie mieliśmy tutaj większej ilości wojska niż Niemcy, więc w takiej otwartej, frontalnej bitwie raczej byśmy przegrali. Ale robiliśmy tą wojnę podjazdową na tyle skutecznie, że zniechęciliśmy Niemców do dłuższej wojny przeciwko nam i doszło do porozumienia Borysława Krzywoustego i Henryka V, cesarza niemieckiego, zakończonego odwrotem Niemców. Obaj panowie się porozumieli, dogadali. Zbigniew miał wrócić bezpiecznie do Polski, ale nie jako władca, tylko po prostu jako członek rodziny Piastów. Bolesław miał zachować tytuł księcia Polski i władzę w naszym kraju. Oprócz tego miał się uznać tutaj lennikiem cesarza. Tak się ten konflikt zakończył. Dobrze dla Bolesława Krzywoustego, źle dla Zbigniewa, któremu się nie udało nic skórać. Mało tego, Zbigniew zaraz jak wrócił do Polski, to został wzięty na celownik przez swojego brata, czyli Bolesława Krzywoustego, który kazał go oślepić. Dlaczego? Dlatego, że oślepienie w średniowieczu to było takie zagwarantowanie sobie, że ta osoba oślepiona już nigdy nie będzie zagrażać rządzącemu, bo mało kto by chciał wybrać ślepca na swojego przywódcę. Po prostu ślepca jest łatwo oszukać. W związku z tym raczej marny byłby z niego sędzia, czy właśnie człowiek, który decyduje o najważniejszych sprawach w państwie. Zresztą krótko po oślepieniu Zbigniew z powodu odniesionych ran po prostu zmarł w cierpieniu. Także tutaj bracia Piastowie znowu się nie popisali jakąś chrześcijańską postawą. Kolejna rzecz to sprawa polsko-czeska. Jak pamiętasz, jeszcze z czasów Kazimierza Odnowiciela była sprawa właśnie śląska, do kogo on ma należeć. Czy do Polaków, czy do Czechów, po najeździe Brzytysława w 1038 lub 1039 roku Śląsk został przyłączony do Czech. Później na mocy postanowień zjazdu w Kwedlinburgu ustalono, że Śląsk ma być polski, ale mamy płacić trybut Czechom, czyli taką opłatę właśnie karną za to, że Śląsk jest nasz, a nie czeski. Później Bolesław śmiało zrezygnował z tego trybutu, no i teraz Krzywousty zawarł po raz kolejny układ z Czechami, kiedy to już legalnie ustaliliśmy, że nie będziemy płacić tego trybutu Czechom za to, że posiadamy ziemię śląską. W roku 1116 Bolesław Krzywousty ruszył na podbój Pomorza. Dostęp do morza był sprawą bardzo ważną. Handel, dostęp do ryb, więc tutaj zdeterminowany był Krzywousty, żeby to Pomorze Gdańskie przede wszystkim odzyskać i to mu się udało. W roku 1116 roku Pomorze Gdańskie zostało do Polski przyłączone. Następnie podjęto wyprawy na Pomorze Zachodnie i w roku 1122 udało się również Krzywoustemu opanować to Pomorze Zachodnie, ale nie zostało ono przyłączone do Polski bezpośrednio, tylko stało się lennem naszego kraju, czyli ziemią od nas zależną. Lennikiem Krzywoustego na Pomorzu Zachodnim został, można powiedzieć, że władca tego terenu o imieniu Warcisław. Warcisław, czyli mamy tutaj lennika Warcisława na Pomorzu Zachodnim, czyli szczecińskim, i staje się ta ziemia naszym lennem. Ponieważ przez wiele lat to Pomorze było poza granicami Polski, ponieważ nastąpiła reakcja pogańska podczas panowania Mieszka II i jego następców na Pomorzu też, no to Pomorze właśnie przestało być chrześcijańskie i Krzywousty zrozumiał ten problem i podjął decyzję o ponownej chrystianizacji Pomorza, czyli rechrystianizacji, ponowna chrystianizacja Pomorza, i w tym celu wysyłał misjonarzy na Pomorze po to, żeby oni odbudowali chrześcijaństwo w tym terenie. Tam kompletnie podupadło biskupstwo w Kołobrzegu, więc tak naprawdę chrześcijanie musieli od nowa tam wkraczać. I tu mamy do zapamiętania takie dwie postacie. Misję Ottona z Bambergu, Otton z Bambergu i drugi misjonarz Bernard Hiszpan. To byli właśnie biskupi, którzy ponownie chrystianizowali Pomorze dla nas. No i ponieważ, tak jak powiedziałem, podupadło biskupstwo w Kołobrzegu, trzeba było jakiś nowy tutaj punkt
ważny dla chrześcijaństwa w rejonie Pomorza ustanowić i tym biskupstwem nowo utworzonym było biskupstwo we Włocławku, czyli na Kujawach. W 1135 roku odbył się zjazd w Merseburgu, gdzie po raz kolejny Krzywousty złożył hołd, tym razem wobec kolejnego cesarza niemieckiego, Lotara III. No i niestety nie spodobało się Niemcom to, że Polska poszerzyła tak swoje terytorium w rejonie Bałtyku, dlatego zażądał cesarz Lotar III tego hołdu i Polska musiała od tej pory płacić trybut Niemcom właśnie za ziemie pomorskie. Czyli można powiedzieć, że taki trochę podatek od wzbogacenia się, że Polska zyskała atrakcyjne ziemie i Niemcy też z tego coś chcieli dla siebie mieć. W roku następnym, w 1136, wypłynęła sprawa Bulli Gnieźnieńskiej, czyli tak naprawdę dlatego też Polska musiała się tak ukorzyć wobec Niemców, musieliśmy dlatego też ten trybut płacić Niemcom, bo niemiecki cesarz podważył niezależność polskiego kościoła od niezależność od niemieckiego, czyli niemiecki cesarz uznawał, że polski kościół jest zależny od kościoła niemieckiego. Czyli można powiedzieć, że troszeczkę podważono tutaj to, co się stało podczas zjazdu w Gnieźnie, czyli utworzenie tego niezależnego arcybiskupstwa w Polsce. Uznano, że ponieważ tak wielu mieszkańców Polski porzuciło chrześcijaństwo, no to ten kościół na nowo musi nie tylko zostać schrystianizowany, te ziemie muszą być, kościół nie tylko musi być odnowiony, ale że wracamy do sytuacji takiej jakby, że Polska znowu nie jest samodzielna, jeżeli chodzi o prowincję kościelną. Żeby tego wszystkiego właśnie, żeby to anulować, żeby takie mówienie nie miało racji bytu, żeby jednak potwierdzić, że Polska jest krajem o niezależnej prowincji kościelnej, trzeba było uzyskać jakieś potwierdzenie na to. I cesarz powiedział, mogę wydać taką bullę, czyli taki dokument potwierdzający niezależność polskiej metropolii kościelnej od niemieckiej, ale coś w zamian za to chcę. No i właśnie tutaj widzimy, że ten trybut to też jest powód taki, żeby właśnie przekonać cesarza do wydania bulli potwierdzającej niezależność polskiej prowincji kościelnej. Więc tutaj widzimy, że to wszystko się nam układa teraz w całość. Zjazd Merseburgu był przede wszystkim po to, żeby cesarz mógł wystawić bullę gnieźnieńską w roku 1136, która potwierdzała, że polski kościół jednak jest niezależny od kościoła niemieckiego czy jakiegokolwiek innego. Zobaczmy na mapę w takim razie, bo troszeczkę powiedzieliśmy o zmianach terytorialnych, więc mamy tutaj pokazany Śląsk. Śląsk jest w czasach Krzywoustego w granicach Polski, nie płacimy trybutu za Śląsk. Mamy zdobyte Pomorze Gdańskie i Pomorze Zachodnie jako lenno. Tak jak tutaj widzimy na mapie, wykreskowane ukośnymi pasami, tak na mapie historycznej najczęściej się oznacza właśnie lenna. Więc tak wyglądała Polska za rządów Bolesława Krzywoustego. Przy okazji tutaj widzimy też strzałkami pokazane najazdy Henryka V. Chodzi o tą wojnę z 1109 roku, między innymi właśnie w rejonie Wrocławia bitwa na Psim Polu czy właśnie Głogów. Tutaj widzimy te najazdy. Z kolei te czerwone strzałeczki to wyprawy Krzywoustego właśnie na Pomorze. Zobaczmy też, z kim Polska graniczyła, bo to też na maturze potem może nam się przydać, więc widzimy, że w czasach Krzywoustego graniczymy tutaj z oczywiście państwem niemieckim, z cesarstwem. Mamy tutaj Królestwo Czeskie jako sąsiada, Królestwo Węgierskie. Mamy tutaj księstwa na wschodzie. No i pogańskich ciągle jeszcze wtedy Prusów, Jadźwingów na obszarze Warmii i Mazur. W czasach panowania Krzywoustego powstała w Polsce kronika Galla Anonima. To jest najstarsza kronika stworzona na naszym terenie, czyli możemy przyjąć, że około roku 1112 rozpoczęto nad nią pracę, w 1116 prawdopodobnie ukończono. Gall Anonim. Gall, bo przez wiele lat uważaliśmy, że przybył do Polski z terenu Francji, czyli Galli. Anonim, bo nie wiemy, jak się nazywał. To był prawdopodobnie zakonnik. Autor tej kroniki to był człowiek właśnie związany z duchowieństwem, ale nigdzie nie zostawił śladu po tym, jak się nazywał. Dzisiaj coraz częściej się jednak mówi, że Gall Anonim być może nie pochodził z Francji, być może był Włochem, być może przyjechał do Polski właśnie z południa Europy.
więc tutaj jest to dosyć zagadkowa postać. Kronika Galanima obejmuje historię naszego kraju od najstarszych dziejów do właśnie okresu rządów Bolesława Krzywoustego. No a ponieważ tworzył na jego dworze, no to raczej nie krytykował jego postanowień i też nie krytykował specjalnie postanowień Piastów, no bo nie chciał się narazić swojemu dobrodziejowi, czyli Bolesławowi Krzywoustemu, który dał mu wikt i opierunek. Po prawej stronie możemy zobaczyć woja z tamtych czasów, czyli naszego, powiedzmy, że rycerza. Widzimy, że posiada on miecz jednoręczny, ma na sobie kolczugę, hełm, włócznie, no i charakterystyczną tarczę zrobioną z drewna. Jeszcze sobie przypomnijmy drzewo genealogiczne pierwszych Piastów, tak powtórkowo też. Mamy rodowód Mieszka I od Piasta wywodzący się. Później mamy Chrobrego Bolesława, widzimy tutaj, że był królem, to oznacza właśnie koronację. Później widzimy Mieszka II jako następnego naszego króla. Obaj panowie się koronowali w roku 1025. Następnie mamy Kazimierza Odnowiciela, następcę Mieszka I. Jeszcze warto wspomnieć, że przez chwilę Bezprym i Odtąd też rządzili, bo walczyli z Mieszkiem. Po Odnowicielu mamy kolejnego króla trzeciego, czyli Bolesława Śmiałego i rządy jego brata Hermana, a po Hermanie Bolesława Krzywoustego. Zobaczmy, jak wyglądała monarchia pierwszych Piastów jeszcze, czyli na chwilę zostawimy Krzywoustego na boku i zobaczmy, jak wyglądała Polska w tamtych czasach. Była to monarchia patrimonialna, czyli taki kraj, w którym władca traktował państwo jako swoją własność i przekazywał ten kraj swojemu potomstwu, tak jak się przekazuje majątek. Stąd nazwa patrimonialna od słowa pater, czyli ojciec, ojcowizna. Można powiedzieć, że kraj był jak ojcowizna, którą się przekazuje synowi. Stąd określenie monarchia patrimonialna. Dużą rolę w tym kraju, w tym ustroju odgrywał dwór monarszy, czyli miejsce, gdzie pojawili się jacyś pierwsi doradcy, pierwsi, powiedzmy, urzędnicy, którzy pomagali temu monarsze w zarządzaniu. Dwór monarszy był tak naprawdę ostoją kultury i cywilizacji. Tam byli ludzie wykształceni, tam byli ludzie, którzy znali się na sztuce, którzy byli też związani z kościołem, najwyżsi dostojnicy kościelni. Więc to tak naprawdę była awangarda cywilizacyjna w naszym kraju. Dużą rolę odgrywała organizacja grodowa, czyli władza tego księcia lub króla w naszym kraju w czasach pierwszych Piastów polegała na tym, że podporządkowane były im grody. I tej władzy były podporządkowane grody, czyli zalążki późniejszych miast. Grody miały swoich przywódców, kasztelanów chociażby, wykonywały posługi na rzecz księcia, produkowały żywność, produkowały różnego rodzaju przedmioty, czyli rzemiosło też tam się rozwijało właśnie w grodach. Drużyna była podstawą naszej armii. Tu widzimy po prawej stronie znowu wojownika, czyli woja, na głowie szyszak, czyli hełm odpowiedni. Drużyna była podstawą też istnienia naszego kraju, dlatego że ona gwarantowała bezpieczeństwo zewnętrzne, no i wewnętrzne, czyli wszelkie bunty przeciwko władcy też były tłumione właśnie przez drużynę. I wraz z podnoszeniem się rangi tej drużyny, bo ta drużyna była coraz ważniejsza dla każdego władcy, ponieważ często dochodziło do walk o władzę w Polsce oraz do najazdów zewnętrznych, no to ci członkowie drużyny potrzebowali jakichś ekstra uprawnień po to, żeby nie zdradzali na przykład księcia czy króla. Stąd mamy początek prawa rycerskiego, czyli jus militare, prawa, które zacznie wyłaniać członków drużyny z reszty społeczeństwa i później stanie się to prawo przyczynkiem do tego, aby powstał stan rycerski. Jeden z czterech stanów społeczeństwa średniowiecznego, czyli członkowie drużyny będą nabywali coraz więcej uprawnień, coraz więcej zwolnień z różnych obowiązków, coraz więcej będzie im się należało, będą otoczeni opieką rządzącego i to wszystko sprawi, że powstanie prawo rycerskie. Prawo rycerskie też będzie dawało członkom drużyny możliwość zarobkowania z ziemi, którą dostawali od władcy. Dostawali ziemię wraz oczywiście z mieszkańcami, wraz z chłopami. Ci chłopi pracowali na członków drużyny, czyli na wojów, na późniejszych rycerzy, dzięki czemu rycerz mógł się skupić na walce, na treningu, na wykonywaniu poleceń księcia, a nie musiał dbać o to, żeby zarabiać pieniądze, czy
czy inne tego typu rzeczy na co dzień wykonywać, bo to prawo rycerskie dawało mu prawo władzy również nad terenem i nad ludnością zamieszkującą przypisany temu rycerzowi właśnie obszar. Nasza monarchia wyglądała tak, jak tutaj można zobaczyć w tym schemacie. Mamy na samej górze monarchę. Już wiemy, że ten monarcha miał prawo sądzić. Przysługiwały też mu regalia, czyli te wyłączne prawa zarezerwowane tylko dla niego. Monarcha miał pod sobą członków drużyny, czyli wojów. Otrzymywał ich oczywiście, natomiast oni mu służyli swoją osobą, swoją walką. Monarsze też byli podporządkowani możni, czyli najważniejsi dostojnicy właśnie z kręgu jego dworu oraz urzędnicy, którzy pomagali mu utrzymać władzę w kraju i zarządzać krajem. No i tu widzimy, że monarcha ich utrzymywał, płacił im różnego rodzaju apanarze w zamian za służbę. Mamy też duchowieństwo, to wyższe i niższe, czyli mamy i biskupów, i tych niższych duchownych. Z kolei monarcha ich utrzymuje w zamian za służbę. Duchowni podczas kazań, podczas różnych innych przejawów swojej działalności też robili wszystko, by przekonać mieszkańców Polski o tym, że powinni słuchać rozkazów monarchy, bo władza pochodzi od Boga, więc to, co powie monarcha, jest po prostu święte. No i zobaczmy, na samym dole tego schematu mamy ludność służebną, czyli właśnie ludzie, którzy byli rzemieślnikami, którzy produkowali strzały, produkowali na przykład buty, produkowali metalowe różne rzeczy, zajmowali się hodowlą koni, zajmowali się produkcją jedzenia, chociażby wytapianiem metalu, takiej na przykład rudnicy, więc, czy wydobyciem soli chociażby. Więc to była ludność, która tak naprawdę tworzyła gospodarkę wraz właśnie z ludnością wiejską, czyli z chłopami, którzy z kolei produkowali żywność przede wszystkim. Więc tak wyglądało społeczeństwo nasze w czasach monarchii piastowskiej. Jeżeli chodzi o urzędy, to już znamy urząd Palatyna. Sieciech był tym Palatynem w czasie panowania Władysława Hermana. Do urzędu właśnie wojewody można odnosić jeszcze inne określenia, właśnie komes albo palatyn. Wojewoda zarządzał właśnie dużym obszarem w kraju, pomagał księciu lub królowi właśnie w utrzymaniu porządku też na obszarze mniejszym. Komornik z kolei to zarządca dworu. Kolejny urzędnik to czesnik, który dbał o to, aby piwnica księcia lub króla była zawsze pełna. Dbał też o to, aby nie zabrakło beczek z winem w tej piwnicy. Stolnik z kolei zajmował się zaopatrywaniem stołu, czyli tego jedzenia takiego na co dzień spożywanego, bo czesnik to raczej zapasy, a stolnik to bieżące pożywienie, czyli zaopatrzenie tutaj stołu księcia lub króla. Kanclerz z kolei stał na czele kancelarii, czyli wszelkiego rodzaju dokumenty, korespondencja, to jego działanie. Koniusz oczywiście dbał o stajnię królewską czy książęcą. Łowczy, o polowania, żeby tutaj zarządzać, organizować, jeżeli trzeba było zgromadzić więcej mięsa, na przykład przed jakimś konfliktem zbrojnym. Miecznik, no to od słowa miecz oczywiście, był odpowiedzialny za stan, ilość, jakość broni. No i włodarz, który zarządzał majątkiem ziemskim należącym do na przykład monarchy. Czyli to są te najważniejsze urzędy w monarchii wczesnopiastowskiej. Osady służebne powstały też, czyli mówiliśmy o ludności służebnej, która wykonywała pewne prace, no i stąd określenie osada służebna, czyli jest to taki gród, który dostaje od władcy zadanie produkcji na przykład czegoś. Piekary, no to można się domyślić, że taka osada służebna jak piekary produkowała na przykład chleb. Szewce, czyli obuwie. Strzelce, czyli na przykład groty do strzału albo całe strzały. Czyli osady służebne to takie grody, które wykonywały dla księcia, dla króla konkretne czynności, konkretne produkty, dostarczały tego na potrzeby właśnie kraju. Tak jak już mówiliśmy, grody to te osady takie powiedzmy już zwykłe. Na ich czele stawał kasztelan, czyli urzędnik zarządzający, od słowa kasztel, castle po angielsku, czyli od słowa zamek pochodzące słowo kasztelan. Prawo książęce, no mówiliśmy o prawie rycerskim, że zaczęło się kształtować, natomiast prawo książęce, czyli jus ducale po łacinie, to prawo, które przysługuje właśnie rządzącemu w monarchii średniowiecznej. I prawo książęce w Polsce, no to prawo, które mówiło, że jeżeli jesteś księciem, to masz prawo pobierać daniny od ludności
swojej masz prawo oczekiwać posług, czyli tego, że ludność tobie podległa będzie dla ciebie pracować bez wynagrodzenia na przykład, będzie wykonywać dla ciebie różne rzeczy i że masz prawo też do sądzenia tej ludności tobie podległej, jeżeli jesteś księciem. To wszystko stanowiło prawo książęce. No i mamy też regalia już, które się pojawiły dwukrotnie w naszym spotkaniu dzisiejszym, czyli to są te dziedziny gospodarki, które może tylko posiadać panujący. To są regalia leśno-łowieckie, czyli że tylko panujący może organizować polowania w lasach. Regalia górnicze, czyli tylko panujący może wydobywać chociażby sól i czerpać korzyści z tego powodu. Regalia wodne, czyli chodzi o poruszanie się rzekami, chociażby transport wodny. Targowe, czyli wyłączność organizowania targów, ustalania, gdzie te targi mogą być, a gdzie nie. Regalia mennicze, to co już się pojawiło w zdaniu maturalnym, które razem analizowaliśmy, czyli wyłączność do bicia monety, do produkcji właśnie waluty. I regalia celne, czyli wyłączność na pobieranie podatków na granicach, czyli właśnie cła od towarów przywożonych lub wywożonych do państwa lub z państwa. Jeżeli chodzi z kolei o daniny, czyli o te rzeczy, które mógł pobierać władca od ludności mu podporządkowanej, podległej, to na przykład takie daniny istniały jak powołowe, czyli od wołów, od ilości wołów, poradne od ilości gruntów ornych, jakie posiadał dany człowiek, czyli im więcej miał, tym większy podatek poradlny musiał zapłacić. Radło, przypomnijmy sobie, to taki przodek pługa, prawda? Podymne od ilości gospodarstw, tutaj nazwa tej daniny się wywodzi od po prostu dymu, od komina istniejącego w gospodarstwie. Stróża, czyli no, trzeba było się też złożyć na to, żeby ktoś pilnował grodu, chociażby w nocy, chociaż w dzień też, czyli straż grodowa. Kolejna danina to podworowe, czyli nakaz oddawania sztuk bydła rządzącemu. Narzas, czyli danina za wypas trzody w lasach, ponieważ jak już łatwo się zorientować, lasy to domena rządzącego, polowania były jego regalia, należały do regaliów, więc tutaj też za wypas trzody w lasach, za to, że pozwolił rządzący, trzeba było złożyć daninę. Stan albo stacja to jest z kolei obowiązek utrzymania władcy, który jest w podróży, czyli na przykład jeżeli przybył do naszego ogrodu i zatrzymał się na 2 tygodnie, bo sobie chciał akurat w ten rejon swojego kraju odwiedzić, to ten gród musiał utrzymać tego władcę i cały jego orszak, drużynę w tym czasie. To jest właśnie stan lub stacja. No i danina o nazwie przewód, czyli trzeba było, jeżeli nie tylko zarządem książę albo król, trzeba było dostarczyć mu zaprzęgi, czyli konie, wozy. Jeżeli miał taką ochotę, to mógł skorzystać z takiego prawa.